Oni jako pierwsi podkuwali konie, stworzyli kolczugi, upowszechnili siodło. Celtowie, bo o nich mowa, nie pozostawili po sobie żadnych źródeł pisanych. I wielka szkoda. Wymyślili mydło. Niby nic, ale tak, faktycznie Celtowie również wymyślili i używali mydło. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że Celtowie to nie są Wyspy Brytyjskie czy Asterix Obelix. To są ludy, które bywają również i uczestnikami naszej historii tu na tym terenie. Celtowie na ziemiach południowej Polski pojawili się około 2,5 tysiąca lat temu. O ich obecności na terenach dzisiejszego województwa świętokrzyskiego świadczyć mogą znaleziska, takie jak celtycki miecz, który odkryto w okolicach Beszowej, czy monety znalezione w Opatowie czy Kunowie. Jest to kultura, która, no, tak by można było powiedzieć, zaliczyła, czy zalicza się w tej chwili do wielkiego grona kultur przegranych, które, no wiadomo, historię piszą zwycięzcy. Natomiast ta kultura, mimo że wnosi bardzo wiele do rozwoju cywilizacyjnego, mamy wiele świadectw, że byli to ludzie, którzy byli bardzo przedsiębiorczy i wynalazczy jednocześnie, że zostaje wchłonięta, zasymilowana przez inne kultury. Celtowie inspirują przedstawicieli projektu Carro Dunum. O historii m.in. monetyzacji opowiadali podczas tegorocznej Nocy Muzeów w rezerwacie Krzemionki. Zdecydowaliśmy się jednak, żeby zaaranżować to stanowisko na dziedzińcu muzealnym, no ale myślę, że to jest też trochę korzystne, bo osoby, które na przykład przed wejściem na trasę turystyczną jeszcze zechcą oglądać wystawę, mają od razu możliwość skorzystania z barwnych opowieści prowadzonych głównie przez kolegę Łukasza Kieferlinga, na co dzień wykładowcę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a dzisiaj w roli Zetta Cotto. Chętni mogli nie tylko zobaczyć, ale i samemu spróbować odbić wzory na monecie. Moneta starożytna jest monetą, która opiera się o wagę, czyli ilość kruszcu użytego świadczy o wartości. Celtowie byli ludem, no, przedsiębiorczym, ale i wojowniczym, i w związku z tym zatrudniali się jako najemnicy, gdzie otrzymywali rekompensatę, między innymi w złocie. Celtowie, w odróżnieniu od innych nacji, przyjmowali zapłatę w złocie. Noc Muzeów na Krzemionkach w tym roku inspirowana była kulturą celtycką, ale turyści w godzinnych odstępach zwiedzali również pradziejowe kopalnie i multimedialną wystawę Władcy Krzemienia.